29 sierpnia 1949 roku niebo nad Kazachstanem wypełnił oślepiający błysk. Związek Radziecki zdetonował swą pierwszą bombę atomową. USA straciło przewagę siły. Sowieccy komuniści działali coraz śmielej na całym świecie, wiedząc, że wizja nuklearnej zagłady nie pozwoli nikomu ich powstrzymać. Stalin zdobył broń zdolną zabić miliony ludzi. W tym samym czasie ruszyła produkcja innego rodzaju broni. Który w przeciwieństwie do głowic jądrowych, został wielokrotnie użyty, a jego ofiary liczy się w milionach. Gdy oglądacie ten film, wciąż jest w użyciu. Przeżyła kraj, którego miała bronić. Przeżyła swojego twórcę i w najbliższych dekadach nic nie wskazuje na to, by miała trafić do muzeum. Prawdziwą bronią masowej zagłady okazał się być automat kałasznikowa. Nazwisko konstruktora stało się symbolem komunizmu, systemu przez który wiele wycierpiał. Michał Timofjewicz kałasznikow urodził się 10 listopada 1919 roku. Imperium carów było w rozkładzie, pogrążone w krwawej wojnie domowej. Do małej wsi Kuria na Syberii wielka polityka jeszcze wtedy nie dotarła. Michaił miał szczęśliwe dzieciństwo wśród licznego rodzeństwa. Jego rodzice byli chłopami z własnym gospodarstwem. Ciężko pracowali, by dać swoim dzieciom chleb i wykształcenie. W nowej bolszewickiej Rosji na takich jak oni mówiono kułacy. Na zebraniach partyjnych wytykano ich palcami i nawoływano do rozprawy z nimi. Młody Misza był szykanowany w szkole, a inne dzieci obrzucały go grudami błota i kamieniami. Jesienią 1932 roku wściekły Motłoch napadł i podpalił ich gospodarstwo. Przybyli na miejsce milicjanci, zamiast pomóc kałasznikowom, aresztowali ich i zaprowadzili na stację kolejową, gdzie podobnie jak wiele innych rodzin, załadowano ich do wagonów bydlęcych i wywieziono 800 km na wschód od Ałtaju. Pośród śnieżnej pustki zmarł ojciec Miszy. Matka, by ratować siebie i dzieci, wyszła ponownie za mąż. Misza zbuntował się i przy pierwszej nadarzającej się okazji zbiegł z kolonii karnej. Ryzykując życiem, ukrywając się przed milicją, maszerując i jadąc na gapę pociągiem po ponad tygodniu wędrówki dotarł do rodzinnej wsi. Jedyne co zastał, to zgliszcza spalonego domu. Po trzech miesiącach wrócił do rodziny na zesłaniu. Wtedy dostał od przyjaciela. Gawriła Bondarenki bezcenny, choć śmiertelnie niebezpieczny prezent pistolet Browninga. Już wcześniej miał do czynienia z bronią, lecz były to karabiny i strzelby, w porównaniu z automatycznym Browningiem wręcz prymitywne. Ktoś doniósł, że ma broń. Został aresztowany, ale nie dał się złamać. Gdy go wypuszczono, wrócił do skrytki po Browninga i razem z przyjacielem Bondarenką uciekł z kolonii karnej. Przez następne lata pracował w warsztatach kolejowych. I rozpoczął służbę wojskową. Żył w strachu, że ktoś go rozpozna i doniesie NKWD. W trakcie służby wojskowej robił karierę inżyniera. Za swój innowacyjny miernik do pomiaru osiągów silników czołgowych został osobiście nagrodzony przez marszałka Żukowa. Gdy Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, został dowódcą czołgu T-34. We wrześniu 1941 roku pod Briańskiem jego czołg został trafiony. Ciężko ranny, z grupą ocalałych, znalazł się na tyłach wroga. Niemcy nacierali z takim impetem, że tylko cudem ranny i wycieńczony dotarł do swoich. Kałasznikow na dwa miesiące trafił do szpitala. Czas ten poświęcił na czytanie, naukę i rozmowy z innymi żołnierzami. A to wszystko po to, by opracować karabin, który pomoże wygrać wojnę. Wtedy zainteresowała się nim bezpieka. Padł na niego blady strach, bo gdyby odkryli jego przeszłość, mogli go z miejsca rozstrzelać. Oni jednak zainteresowali się rysunkami. Misza zamiast na front, razem ze swoimi zarysowanymi ołówkiem skrawkami papieru, trafił do zakładów zbrojeniowych, gdzie budował prototyp nowego karabinka dla Armii Czerwonej. W 1947 roku w konkursie na nowy karabin dla RKKA zostało trzech konkurentów: wygrał Michał Kałasznikow i jego automat. Tajemnicą sukcesu konstruktora nie było tylko to, co zaprojektował, ale jak. Już na etapie prac przygotowawczych w zakładach nr 2 w Kowrowie, Michał doskonale wiedział, dla kogo projektuje nowy karabin. Pamiętał tych młodych chłopaków, poborowych, do niedawna jeszcze chłopów i robotników, oderwanych od swoich codziennych zajęć i wysłanych na front, bez odpowiedniego wyszkolenia i uzbrojenia. Z doświadczeń walk z Niemcami doskonale pamiętał, że zanim typowy radziecki żołnierz uzbrojony w czterotaktowy karabin Mosina miał choć w ogóle jakąś szansę wychylić się z okopu i oddać celny strzał, to jego przeciwnik po drugiej stronie w tym czasie zasypywał go gradem kul z karabinów i pistoletów maszynowych. Armia Czerwona na początku wojny miała pistolety maszynowe PPD. Później opracowano legendarną PPSZE. Jednakże, mimo dużego nasycenia tą bronią oddziałów frontowych, nie miała ona wystarczającej celności i zasięgu, żeby odpowiednio odpowiedzieć Niemcom. Dlatego też Michał zrozumiał, że nowa broń musi dawać znacznie większą siłę ognia, ale jednocześnie być na tyle prosta w obsłudze i na tyle idioto odporna, żeby nawet największy kretyn w całym oddziale, po dwudniowym przeszkoleniu, Stanowił dla wroga śmiertelne zagrożenie. W trakcie konkursu na nowy karabin dla Armii Czerwonej udało się przekonać komisję, że nie chodzi o to, by żołnierz zabił wroga jednym strzałem, tylko by zasypał go z daleka gradem ołowiu, paraliżując jego działania. Niemcy zrozumieli to jako pierwsi, wprowadzając do uzbrojenia karabin STG-44, zasilany nowym rodzajem amunicji 792x33 Kurzpatrone, który drastycznie zwiększał siłę ognia oddziału piechoty. Sowieci odpowiedzieli własnym rodzajem amunicji pośredniej, kalibrze 7,62x39, wzór 43, dającym połowę zasięgu ognia Mosina i szybkostrzelności Pepeszy. Pierwotnie tylko sześciu żołnierzy w Plutonie miało mieć automaty nowego wzoru. Miały one przejąć rolę pistoletów maszynowych i przydusić wroga ogniem zaporowym, podczas gdy precyzyjnie w cel trafiać mieli żołnierze uzbrojeni w karabinki SKS. Szybko jednak się okazało, że nowa konstrukcja tak bardzo zmienia reguły gry, że wszystkich uzbrojono w kałasznikowy. W polskiej nomenklaturze wojskowej zyskał nazwę KBKAK. Cały świat mówi o nim Kałach albo AK-47. Technicznie nazwa AK-47 jest błędna. Odnosiła się tylko do prototypów z roku 1947. Finalny produkt był zawsze oficjalnie w Związku Radzieckim nazywany automatem kałasznikowa. I choć nazwa AK-47 jest błędna, nie da się jej wykorzenić, bo stała się czymś więcej niż nazwą modelu broni. Stała się wszechobecnym i potężnym symbolem. Prezentowany egzemplarz pochodzi z początków produkcji. W kolejnych dekadach zmieniło się wiele. Zamiast frezować komorę i umieszczać w korpusie stłoczonej blachy, frezowano cały korpus. Później, żeby uprościć produkcję i zmniejszyć jej koszty oraz odchudzić karabin, całość tłoczono z blachy. Stworzono wersję ze składaną kolbą, drewno zastąpił kompozyt, pojawiły się szyny do mocowania dodatkowych celowników, ale serce mechanizmu i jego obsługa pozostały niezmienione. Po odpięciu magazynka, sprawdzeniu komory i oddaniu kontrolnego strzału ściągasz pokrywę zamka. Następnie wyciągasz żerć ze sprężyną oporopowrotną i cały zespół zamka z tłoczyskiem. Poprzez sprawny obrót w dłoni wyciągasz zameczek. Jeszcze tylko wyjęcie rury gazowej z pomiędzy podstawy szczerbinki a przewodu skośnego i na koniec wyciągasz wycior spod lufy. I to wszystko. Tylko tyle trzeba zrobić, by przygotować broń do czyszczenia. Od razu masz dostęp do wszystkich istotnych mechanizmów broni. Zaprojektowano je tak, by były masywne, toporne i wytrzymałe. Metoda działania jest banalnie prosta. Przez boczny otwór w lufie po strzale wydostaje się część gazów prochowych. Przez przewód skośny idą na czoło tłoka. Zamek połączony z tłokiem pod ciśnieniem gazu się cofa, wyrzuca wystrzeloną łuskę i napina mechanizm spustowy. Wracając, pchany przez sprężynę oporopowrotną, powrotną, ładuje kolejny nabój do komory. Doświadczenia wojny pokazały, że żołnierze oderwani od tokarek w fabrykach i pługów w kołchozach często trafiali na front w ekstremalnie trudnych warunkach, bez gruntowego przeszkolenia. Ich broń była źle konserwowana i podle traktowana. A nawet jak już z niej strzelali, to Panu Bogu w okno. By czegokolwiek się nauczyć, potrzeba było czasu. A tego niewielu miało. Kałasznikow bardzo brał to pod uwagę przy szlifowaniu ostatecznego kształtu swojej broni i wszystko, co tylko się dało, upraszczał. Zamek i tłok to jeden element, choć w prototypach to były dwie osobne części. Zredukowano ich ilość i zespół zamka z tłoczyskiem stał się masywnym kawałkiem stali którego, nawet jeśli wyjmiecie, użyjecie jak młotka do wbijania gwoździ i włożycie z powrotem do automatu, dalej będzie działał. Rura gazowa i pokrywa zamka są tłoczone z blachy, i nawet jak je uszkodzicie albo zgubicie, broń dalej będzie działać. Gorzej, ale będzie strzelać. Selektor ma trzy pozycje: od góry patrząc zabezpieczony, ogień ciągły i ogień pojedynczy. Pojedynczy jest na samym dole i wrzuca się go instynktownie. Ogień ciągły zaś wymaga minimum uwagi, by go nastawić. To też celowy zabieg, by w stresie żołnierz po odbezpieczeniu broni nie wystrzelał bezmyślnie całego magazynka. Legendarne luzy w kałachu to tak naprawdę żadne luzy, tylko celowe rozplanowanie przestrzeni i wolnych miejsc wewnątrz mechanizmu, tak by te podczas pracy były bardziej odporne na zapylenie i brud. Oraz w razie zanieczyszczenia mechanizmów broni można było szybko i skutecznie wyczyścić kałacha. By znów strzelał. Oczywiście wciąż wymaga konserwowania jak każda inna broń, trzeba regularnie go czyścić, naoliwiać i dbać o niego, ale trzydniowe wykwity z rdzy, spowodowane wodą z odrobiną błota, nie sprawią, że przestanie strzelać. Michał zaprojektował swoją broń tak, że nawet wykonana z najpodlejszych materiałów, ręcznie spasowana, zużyta i zardzewiała, i tak będzie strzelać. Co prawda niecelnie, ale będzie działać. Nie oznacza to jednak, że zaprojektował grata. Ten sam karabin, wykonany współcześnie z wysokiej jakości stali, fachowo złożony i odpowiednio konserwowany, będzie nieporównywalnie bardziej celny i niezawodny od swojego chińskiego odpowiednika, wyprodukowanego w latach 60. Mimo to, tysiące owych chińskich, bardzo podle wykonanych kałachów, do dziś strzela w każdym kraju na świecie, gdzie trwa konflikt. Nowe technologie i materiały sprawiły, że z tej konstrukcji udało się wycisnąć 100% tego, co ma do zaoferowania. Eliminując problemy z niskiej jakości stalą i niedokładną obróbką, szczególnie w wersjach frezowanych, precyzja wykonania kbk -AK nie ustępuje innym topowym konstrukcjom z epoki. Współcześnie w Polsce jest kilku producentów automatów kałaśnikowa w różnych wersjach i odmianach. Jednym z nich jest WBP Rogów, z którego pochodzi mój automat. I których produkcję właśnie oglądacie. Oczywiście broń modyfikowano, powstały kałasznikowy o różnych długościach lufy, od bardzo krótkiego AKSU poprzez wersje wyborowe na długolufowym, lekkim karabinie maszynowym RPK skończywszy. Od wprowadzenia modelu AK74 na rynku pojawił się polimer w miejsce drewna, nowy system składania kolby oraz nowy nabój 5,45x39. Tu możecie podziwiać jedną z ostatnich rosyjskich modyfikacji poczciwego kałacha, zasilaną właśnie takim nabojem. RPK 74M, który dzięki lżejszej i mniejszej amunicji, składanej kolbie oraz odchudzeniu konstrukcji, jest znacznie wygodniejszy i mobilniejszy w użyciu. Jako, że automaty łaśnikowa produkował prawie cały świat, powstała niezliczona ilość wariacji i odmian. Od wiernych kopii z jedenastką w owalu, po Gaile i Walmety, które na pierwszy rzut oka nawet nie przypominają pierwowzoru, ale są oparte na zasadzie działania wymyślonej przez Michaiła Kałasznikowa. Stworzono nawet strzelbę samopowtarzalną Saiga na bazie konstrukcji Kałacha. Przez 7 dekad produkcji automat Kałasznikowa dotarł do każdego kraju na Ziemi. W tym czasie inne kraje też tworzyły bardzo udane konstrukcje strzeleckie, jak choćby Belgowie i ich FN FAL, czy Amerykanie z ich rodziną AR. Jednakże inne kraje nie udzielały licencji na prawo i lewo i nie sprzedawały swojej broni każdemu, kto o to zapytał. Związek Radziecki zaś ze względów ideologicznych, wszędzie tam, gdzie znalazł partnera do rozmowy, który chciał ich wysłuchać i potrzebował ich patronatu, to dawali kałachy niczym paciorki Indianom. Jeśli tylko byłeś zainteresowany komunizmem, Automatka łaśnikowa był w pakiecie. A potem powiedziałem im, co komunizm zaproponował: czyli zarobki w porządku, sympatyczna atmosfera, elastyczne godziny pracy. No i niektórzy zmienili zdanie. A może do tego. AK jest nie tylko prosty w obsłudze i tani w produkcji, ale dzięki zimnowojennej polityce stał się łatwo dostępny. Nawet po rozpadzie Związku Radzieckiego, wiele krajów na świecie kontynuuje produkcję amunicji wzór 43, bo wciąż jest zapotrzebowanie. Ze względu na politykę Związku Radzieckiego, bez oglądania się na zyski i straty, licencja na produkcję kałacha stała się powszechnie dostępna, a świat zalały automaty kałasznikowa. Do dziś działa tu efekt skali. Od momentu, gdy rozpoczął służbę w Armii Czerwonej, został użyty w dziesiątkach konfliktów na całym świecie. Wielokrotnie przeciw ojczyźnie Michaiła Kałasznikowa. Jako broń powstańców, rządu, rebeliantów, bandytów, handlarzy i zwykłych ludzi. Produkowany w Związku Radzieckim albo w Chinach, czasem też lokalnie, oficjalnie, nieoficjalnie, z pomocą KGB, Mosadu i CIA wędrował po całym świecie. Zdobyte przez armię Amerykańską w Wietnamie automaty chińskiej produkcji znalazły się w rękach prawicowych bojówek w Ameryce Południowej zwalczających komunistyczną partyzantkę. A sowieckie kałachy zdobyte przez Żydów na Arabach podczas wojny Jomkipur trafiły z drobną pomocą CIA do rąk bojowników w Afganistanie. Z Azji Południowo-Wschodniej dostarczano je awionetkami do rąk gangsterów w Australii. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego sytuacja stała się jeszcze gorsza, bo miliony automatów czekających w magazynach na trzecią wojnę światową rozsprzedano każdemu, kto miał gotówkę. Cena drastycznie spadła. W afrykańskich krajach ogarniętych wojną można go kupić za równo wartość mniej więcej 20 amerykańskich dolców. Owszem, jest wiele innej broni na świecie, ale każdy szanujący się gangster, naftowy szejk czy dyktator musi mieć złotego kałacha. KBKK stał się najbardziej pożądaną bronią bandytów po tym, jak rankiem 28 lutego 1997 roku w North Hollywood w Kalifornii dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do banku. Gdy na miejsce przyjechała policja, spotkała ich niemiła niespodzianka. Obaj napastnicy mieli kamizelki kuloodporne oraz automaty kałaśnikowe z bębnowymi magazynkami po każdym zapasem amunicji. Wywiązała się ponad półgodzinna strzelanina, w trakcie której policja nie była w stanie zatrzymać napastników. Broń doskonale spełniła nadzieje pokładane w niej przez Michała Kałaśnikowa. Była niezawodna i dawała przytłaczającą siłę ognia. Amerykańska policja po tym zdarzeniu została uzbrojona w karabinę M16. I zaczęto w różnych stanach USA banować magazynki dużej pojemności. Z czasem niektóre policje stanowe w USA przyjęły na swoje uzbrojenie produkowane lokalnie klony kałasznikowa. Szczególnie ciepło przyjęto je na Alasce, gdzie lepiej radzi sobie w ekstremalnych temperaturach niż inne konstrukcje. Polska też ma swój udział w historii automatu kałasznikowa. W 1956 roku, w ramach przyjaźni między socjalistycznymi narodami, Związek Radziecki udzielił licencji na produkcję automatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Produkcję rozpoczęto w Radomiu, gdzie jeszcze przed wojną były zakłady produkujące uzbrojenie dla wojska polskiego i zaczęła się produkcja polskich Kałachów. Naszej produkcji AKM -y i AKMS -y zyskały bardzo dobrą renomę na świecie ze względu na staranne i dokładne wykonanie. Tajemnicą sukcesu naszych Kałachów, za co były bardzo chwalone w świecie, były lufy były one bardzo dobrej jakości i bardzo szczodrze chromowane. Po upadku PRL-u już nikt w ten sposób u nas nie produkował luf. bo po pierwsze, to było bardzo kosztowne. Po drugie, ilość chemikaliów używanych do tego procesu i fakt, że niezbyt dbano o ich odprowadzanie i utylizację powodował, że ginęły wszystkie żywe stworzenia w pobliżu fabryki. Et Polacy opracowali także dwie własne wersje rozwojowe automatu Kałasznikowa. Pierwsza powstała dlatego, że związek radziecki wprowadził do swojego arsenału nowy rodzaj amunicji i Ludowe Wojsko Polskie chciało jakoś nadążyć. Tak powstał wzór 88 Tantal, przystosowany do radzieckiej amunicji 5.45x39, a po roku 90, kiedy Układ Warszawski się rozpadł i Polska aspirowała do NATO, skonstruowano wzór 96 Beryl, zasilany standardową, natowską amunicją 5,56x45. Nawet dziś w Polsce, oprócz fabryki w Radomiu, która dalej produkuje automatyka łaśnikowa w różnych wersjach, jest jeszcze kilku producentów prywatnych, w tym wspomniany w tym materiale WBP Rogów, którego Wam prezentowałem i z którego przebitki fabryki mogliście w tym materiale zobaczyć. Już ponad 70 lat wynalazek Michaiła Kałasznikowa jest używany na całym świecie. Sam twórca był przerażony tym, jak bardzo się rozpowszechnił i do jak wielu okrutnych rzeczy był wykorzystywany. Jego intencją było stworzenie broni tylko i wyłącznie do obrony swojej ojczyzny, a przez te 70 lat jego wynalazek wielokrotnie służył do zabijania jego rodaków. Dlatego też na stare lata zwykł mówić, że jakby wiedział, jak to się potoczy, to wolałby wynaleźć coś bardziej pożytecznego. Na przykład kosiarkę. Dla większości narodów na świecie automat kałasznikowa kojarzy się jak najgorzej z bandytami, komunistami, terrorystami i wszelkiej maści innymi niezbyt dobrymi ludźmi. Nawet jeśli gdzieś w Ameryce albo Europie dojdzie do masakry z użyciem broni palnej, jeśli to będzie jakakolwiek inna broń, media powiedzą po prostu karabin maszynowy, karabin szturmowy, ale jeśli pojawi się ten charakterystyczny kształt, który nam towarzyszy od tak wielu lat, na pewno telewizja powie, że napastnik użył automatu kałasznikowa. Jednakże są takie miejsca na świecie, gdzie on nie kojarzy się źle, tylko bardzo dobrze z walką o wolność i wyzwolenie swojego ludu. Z tego właśnie powodu symbol automatu kałasznikowa znalazł się na fladze Mozambiku, w godle Burkina Faso i Timoru Wschodniego oraz na fladze Hezbollahu. Sam pierwszy raz z tym automatem zetknąłem się, będąc bardzo małym dzieckiem. To był Początek lat 90. bardzo trudne czasy. U dziadków w mieszkaniu był stary telewizor kolorowy, wyprodukowany w PRL-u, który kolory pokazywał w cały świat. Miał zupełnie inną definicję tych kolorów. I pamiętam jak dziś program publicystyczny, w którym właśnie rozmawiano o broni, i nie kto inny, jak Bogusław Wołoszański prezentował telewizom. No, cóż innego jak nie. Kilka lat później, będąc już takim starszym dzieciakiem, pierwszy raz miałem w życiu osobiście automat kałasznikowa. Od tamtej pory minęło wiele lat. Przez moje ręce przeszło wiele sztuk tej konstrukcji zarówno w celach kolekcjonerskich, sportowych, hobbystycznych, jak i w celach nauki obsługi. I muszę przyznać, że choć jest bardzo wiele różnych konstrukcji na świecie. To ta naprawdę jest bardzo łatwa w nauce i bardzo odporna. Rosjanie w ostatnich latach opracowali następcę tamtej konstrukcji, AK-12. Najbardziej zaawansowaną wersję rozwojową, jaką tylko mogli wycisnąć z tej konstrukcji. Jednakże okazało się, że choć zaczęli jej produkcję, to nie przezbrajają od razu wszystkich oddziałów w nowe AK-12. Produkują je do magazynów, bo okazało się, że. Wszystkie rosyjskie służby, armia, yy, policja i inne mają tak ogromne zapasy automatów kałasznikowa, że zanim zużyją te, które już wyprodukowali, to te AK-12 mogą mi 30 lat czekać w magazynie, zanim nadejdzie ich kolej. I tak oto kończę ten film, nie za długi, nie za krótki, który bardzo przekrojowo zaznajamia was nie tylko z historią kałasznikowa jako automatu, jako człowieka, wynalazcy, ale też jako pewnego symbolu i fenomenu, który rozlał się na cały świat. Przygotowywałem ten materiał jakieś 3 lata. Kiedyś już na moim kanale był film o automacie kałasznikowa, dawno temu, na samym początku, a przypominam, na dzień dzisiejszy kanał ma prawie 7 lat. Jednakże tamten film nie był za dobry, nie byłem z niego zadowolony. Dawno temu go usunąłem po tym, jak jeden z widzów przysłał mi zdjęcia, że ten fragment, na którym pokazuję, jak rozkładać i składać automat kałasznikowa, puszczono jako film instruktażowy na szkoleniu loku. W tej samej minucie oczywiście usunąłem ten film z YouTube'a. Uznałem, że muszę zrobić to inaczej, muszę zrobić to lepiej. I zajęło mi to mnóstwo czasu. Zmieniał się sprzęt, zmieniali się ludzie, zmieniały się czasy, rzeczywistość, ale w końcu wreszcie udało mi się dobrnąć do końca tej kałasznikowej epopei. W międzyczasie nawet pozwolenie na broń zrobiłem. Pora kończyć! Ale zanim skończę, muszę jeszcze podziękować. A że szykowałem ten materiał prawie 3 lata, to się trochę osób do podziękowania zebrało. Dziękuję Damianowi za to, że pożyczył kilku kamer, pojechał ze mną dwa razy na strzelnicę, sam postrzelał, pomógł to nagrać. No i mam nadzieję, że trochę się wkręcił w strzelectwo sportowe. Pozdrawiam i dziękuję Adasiowi za to, że załatwił gimbala, pomógł nagrać intro i pomógł mi przy paru innych projektach. Dziękuję Szymonowi. On zrobił animację. Bardzo długo szukałem kogoś, kto by ożywił trochę te historię, wprowadził pewne nowum. Szymonowi się to udało i mówcie co chcecie, ja jestem zachwycony. Dziękuję Hubertowi. To on ten film zmontował, zmiksował, pokolorował, udźwiękowił i dzięki niemu go w ogóle oglądacie. Wykonał całą robotę techniczną. No i zmontował żarty. Wszystkie te wstawki żartobliwe. Dziękuję Tomkowi za to, że. Na moim filmie postrzelał, objaśnił, pokazał i pomógł dzięki temu trochę podnieść wartość merytoryczną materiału. Dziękuję Jackowi i jego firmie WBP Rogów za to, że wpuścił mnie do swego królestwa i pokazał, jak się produkuje kałasznikowy. Dziękuję też Andrzejowi, który jest pracownikiem WBP, ale też prowadzi własny klub strzelecki, w którym strzelam strzelecko-kolekcjonerski. Bo dzięki Andrzejowi do filmu miałem kałachy, amunicję, strzelnicę wynajętą. Przygotował wszystko i wyszło naprawdę super. I dziękuję jednostce strzeleckiej 1031 z Piotrkowa Trybunalskiego, w której sam kiedyś działałem, ponieważ gdy zaczynałem ten film robić, to właśnie tam byłem i w jednostce były takie kałachy, które są makietami, nie deko, czyli nie, że kiedyś był bronią i go zepsuto, tylko wyprodukowane, nomen omen w WBP rogów. Od zera, od podstaw, makiety szkolne KBKK. Dziękuję wszystkim za pomoc. Mam nadzieję, że nie zawiodłem Waszych oczekiwań, chociaż po tylu latach czekania mogły być bardzo duże. A ja się cieszę, że wreszcie mam to za sobą. Nie będę musiał w komentarzach czytać: Kiedy kałach? Kiedy kałach? Kiedy kałach? Ale jak Was znam, drodzy widzowie, i tak w sekcji komentarzy zaraz napiszecie. Tysiąc jeden innych nowych pomysłów, także na razie dziękuję, żegnam się i wyłączam się, cześć!